A co robi Piechol w Dark Souls 2? No chilluje sobie przy ognisku. Nie, no dobra, wstajemy, wstajemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, lecimy do jednej z lokacji, którą udało mi się znaleźć. Kurczę, w sumie już mam tam ognisko nawet, mógłbym od razu do ogniska się przenieść. W sumie tak by było lepiej, bo nie pamiętam dokładnie w 100% gdzie to było. Kurde. Może tu już? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ale gdzieś jeszcze niżej. Kurczę, tutaj pewnie. Co my tu mamy? Dół. No faktycznie. Zgadza się. Aczkolwiek nie ocenię tej wiadomości. No dobra, może tutaj tą odnogą wyżej. Tą właśnie. O kurde. No na szczęście, już myślałem, że zaczniemy od zgonu, ale na szczęście nie. Kurczę, nie, to też nie tutaj. No to jak nie fajnie, jak nie dobrze. Dobra, aha, tu mogę sobie zeskoczyć, tak? Mogę. Okej, pięknie. Ty ożyjesz, tak? Zgadłem? Nie, wcale nie. Ej, stop, to też nie tutaj. Kurde, nie, serio? Ale będę miał teraz trudności ze znalezieniem tego ogniska? Naprawdę? Serio? No bo to ja już jestem pewien, że to nie jest tutaj, że nie jestem we właściwym miejscu. Bo tutaj będzie zupełnie coś innego. No pięknie, jeszcze 1000 w plecy. Nie, ale dobra, wiecie co? Autentycznie zostawię to. Trzeba gdzieś tam na dół się udać. Trzeba po prostu gdzieś tam na dół polecieć, jednym z tych zjazdów pojechać w dół, albo jednym z tamtych przejść na dole. No to nie jest jakieś super ukryte przejście przecież do tej nowej lokacji. Tylko po prostu trzeba wybrać dobrą odnogę, a ja już się tam po prostu przeniosę, żeby nie tracić czasu. No niezbyt często zdarzają się okazje, kiedy mogę nagrywać, więc naprawdę każda minuta jest cenna i nie chcę błądzić. Więc trudno, zostawmy tamte dusze, poszły w piździet, niestety, i przenieśmy się do żelaznego przejścia. No, postaram się wam już z tamtego ogniska pokazać, gdzie to było, bo choć jestem pewien, prawie pewien, że tam chyba był spad. Już nie będę mógł się cofnąć i pokazać dokładnej drogi. Ale w sumie nie, chyba mogę. Tak, pewnie. Spójrzcie. Aha, po prostu, ja tam pojechałem na dół, a trzeba było tutaj jakiś inny tor obrać. No ale w każdym razie, o proszę bardzo, na tą platformę wskoczyć, zjechać sobie, proszę bardzo, żelazne przejście. Jaskinia, w której pełno lawy, tak po prostu. Dobra, i tu jest dopiero ten spad. No właśnie. No okej, okay. I powiem wam, nie, inaczej, zaznaczę wam miejsce później, kiedy już tam dojdę, gdzie zginąłem i gdzie przepadło 70 tysięcy. No ale nie przestawiałem tej dźwigni, nie ruszałem jej. Bo tutaj jest, no jak widzicie, chyba więzienie. Tam mamy salamandrę z otwartym pyskiem, już tylko czeka chyba, żeby zionąć na mnie ogniem, ale kurczę, obawiam się, że jak pociągnę tą dźwignię, to tutaj wszystkie klatki się otworzą, no ale no cóż, no nie bez powodu jest tutaj ta dźwignia. Tak, wszystkie, zgadłem, no pewnie, że zgadłem. Aha, i ona cały czas będzie pluć. No dobra, no to tak. Ty zdążyłeś uciec. No niestety, nie przeżyłeś. Ty też. I kolega za tobą również. Albo nawet wszyscy twoi koledzy tutaj dookoła. O kurde! No, dobrze to nie trafiło. Oj, dobrze, że to nie trafiło. Dobra, no to może klejnocik jeszcze. I teraz tak, i posprawdzajmy. Nie. A ogólnie bardzo kiepski standard tego więzienia. Zobaczcie, oprócz miejsca, oprócz jamy w skale, oprócz tej dziury, jaskini, z wejściem z kraty nie ma nic, nawet głupiej pryczy. Więc srasz do kąta i później w tym leżysz. Dobra, 7 dużych odłamków tytanitu. Spoko. Dobra, dobra, dobra. Ej, moment, krata się zamknęła. Moment, upiór, powodzenia. No tam jest jakiś, kurcze, rzucający błyskawicami koleś. Ej nie, dobra, pociągnijmy jeszcze raz. Za wajchę.
I wtedy trzeba będzie jakoś sprintem polecieć. Sprint to znaczy góra, no właśnie. Aha, no już chyba po ptokach, niestety. Aha, trzeba było tam biec. Ale jak miałem tam biec, jak tam było tylu wrogów po drodze? Nie, dobra. No to zbliżamy się już powoli do miejsca, gdzie straciłem wszystkie swoje dusze wtedy. 70 tysięcy. Dobra, moment, bo tutaj tak. Ci błyskawicami i jeszcze paru przeciwników. No jest tutaj ciężko. Więc mroczna broń, ale to za chwilkę. Najpierw z tymi trzeba uporać. Dobra, na szczęście poszedł na raz. Ten też, ale niestety uszczerbek na zdrowiu. Najlepiej tamtego zrzucić jakoś z góry by było. Tego, który czaruje, bo on nie jest jedynym, to jest najgorsze. Jeszcze jest jeden. Dobra, więc może tak. Najpierw tego. I teraz tutaj schowajmy się za winklem. Poczekajmy, aż przyjdą. Nie ma co się pchać. Zdążę sobie magiczną, mroczną broń rzucić. No, wszystko jest spoko. Idziesz? Idziesz. No to ja będę pierwszy. Okej. Gdzie jest ten z piorunami? Przepraszam bardzo. No nie chodziło mi o ciebie. Typowo nie chodziło mi o ciebie. Dobra, wiesz co? A mroczną postrzelam do ciebie po prostu. Oj nie, słabo. Zbyt słabo. Dobra, okej. Okay. O, dobra. Już myślałem, że nie trafię. Teraz tak, tu znowu to samo. Wychylić się i schować. Wychylić i schować. No taka taktyka moja, bo już wiem, co się stało ze mną poprzednio, jak byłem tutaj po mojej duszyczki i zginąłem. Nie, nie, to jeszcze nie to miejsce, ale już naprawdę niedaleko. Jeszcze dosłownie tylko kawałek. Maleńki kawałeczek. Dobra, jeszcze tego. No, agro, agro jest, dobra. Chodź, 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 chodź. Kić, kici, teś, taś, no. Kościotrupa, kretynie, do kościotrupa. Nie, dobra, chodź, 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 chodź. Jeszcze kawałek. Cholera, przybiegł do mnie. On błyskawicami lubi trzaskać, to niedobrze. Ale może za to uda się go szybko, no właśnie, zabić. Okej, dostanę strzały w plecy. No to super, mogę użyć klejnotu. Dobra, i teraz tak. Gdzie zginąłem? Już wam pokazuję. Tu! Dokładnie w tym miejscu, gdzie dostałem tą strzałę. Dokładnie, kurde, w tym miejscu. No jawnie zbyt dużo się nie zmieniło. No, kurde! Dobra. Kościotrup przybiegnie? Biegnie, okej. Dobra, ale mogę sobie klejnąć i dziabnąć, zdążę. Zanim on podejdzie i zgarnie morderczy cios. No dobra. To skoro tu już jest acycacy, no kurde! Prawie. Prawie acycacy, bo ten mi jeszcze przeszkadza. No i trafia mimo tego, że się przeturlałem tak ładnie. Okej, wejdzie we mnie jeszcze jedna, no właśnie. I trzeba będzie teraz wypić, bo inaczej zginę. Dziwne, nie? Dobra, a może ogień bardziej jest twoją piętą achillesową. Mimo tego, że masz płonący miecz. No dobra, ale chciałbym uniknąć tej strzały. No kurde, no! Ej, bo to się robi teraz niebezpieczne bardzo. No, dobra, jeszcze jeden pokos. Dobra, i resztę może czymś innym, na przykład wspomnieniem. Wspomnień czar. Dobra. Już chyba wszystko, tak? W tym temacie. No jeszcze żyje, no co za świnia. Jeszcze trafia, nie wierzę. Nie wierzę, jak wiele dusz tutaj zmarnowałem na tego frajerka. A teraz tak, hehe, wiecie, że to jest sposób, żeby wejść na górę? Trzeba przysprintować i jakimś cudem czasami udaje się tutaj wskoczyć. Nawet chyba wiadomość ta na dole głosi. No właśnie, sprint i skok. Przetestowałem to wcześniej, tak udało się. Nawet podniosłem jeden przedmiot, który tam był. Ale poza tym nic tam więcej chyba nie ma dla mnie ciekawego, więc nie ma co tam iść. Idziemy dalej. No i tak jak mówiłem, tu zginąłem, tu zginąłem, tutaj poszedł rage quit. W tym miejscu. Znaczy nie, sorry, błąd. W tym miejscu leżało moje 70 parę tysięcy. A ja dostałem tutaj strzałę zdradziecką, chciałem się cofnąć, biegnę tutaj, biegnę. Turlu, turlu, odwracam się. Biorę szybko Estusa, łyczek i bam, w tym momencie... Cios od kościotrupa, siekierą w łeb, dziękuję bardzo. Zanim czaił się jeszcze drugi, no plus ten strzelający, dalej tam był. W sumie i jeden, i drugi. Więc naprawdę było ciężko. No dobra, ale tymczasem chodźmy dalej. Tu mnie jeszcze nie było? Nie, tu jeszcze wszedłem sobie. Aha, no dobra, pięknie. Użył tego zaklęcia, które sprawia, że teraz jestem cięższy niż byłem wcześniej.
No super! Ej, jeszcze przybieg, nie wierzę. Dobra, jeszcze jeden. No, podane pane. Okej, ale jak widzicie, jego zaklęcie już nie działa na szczęście. Cholera, znowu ten. No niech go szlak. Tak, byłem tutaj, bo tu był przedmiot. Bankowo, mur, beton. No jaka celność niesłychana. O cholera, olbrzym. No dobra, zły pomysł chyba. Bo on tu wejdzie. Takie mam jakieś dziwne przeczucie. No właśnie, już jest. Okej, udało się. Jednego ciosu uniknąć, ale co z tego? No właśnie, jak tu teraz... Wszystko naraz. O cholera, nie traf we mnie, No nie traf we mnie tą strzałą, dzięki. Szybko, dwa łyki. Dobra, jest, jakoś żyje. Fuksem. Ledwo co, ale żyje. Dobra. No kurde, głupi ogień. Jeszcze jeden cios tylko, Jest. Zeskoczył? No to super. Dobra, no to teraz się policzymy z tobą, tak jak powinniśmy na samym początku. Dwa poważne ciosy, ej, w sumie jeszcze trzeci nawet. Co za świnia z niego? Ciężki przeciwnik, upierdliwy jak cholera. Tam też pewnie można by było wskoczyć. Jakoś na górę, na przykład tu. Bo tam jest przejście. Kurde, mogę nie, tutaj na pewno nie. Bo tu jest zbyt stromo, ale tu... Może. Ej, serio. Jeszcze raz. Nie. Nie, chyba tutaj nie. Tylko tam się udała taka sztuka. Najwidoczniej. Ale co my tu mamy? Wielkie, mgliste przejście. Spróbuj trucizny i pomóż mi. Ej, tak się składa, że mam truciznę. I... No dobra, chodźmy. Czemu nie? Czemu nie? Cholera, co to jest? Demon kuźni? I jak ja nie lubię tego bossa. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ja bardzo nie lubię tego bossa. Dobra, trucizna. Skoro podobno działa, to czemu nie? Czemu nie? No, chyba zgon? Nie wierzę, jeszcze żyje. Dobra, ale on też żyje niedobrze. Dobra, i dawaj, no ostatnia trucizna. Ej, jeszcze to przeżyłem. Jestem w szoku. Co on robi? A już się przebił, tak? Już. No to super. Dobra, jeden w nóżki. I tak trzeba będzie robić. No, może ewentualnie nawet czasami ciężkim uderzeniem. Dobra, jeszcze może zdążę. Okej, dobra. On teraz zabiera dwa razy więcej chyba. Trzeba będzie się napić zaraz. Albo kryształek trzasnąć. No, jak widzicie, wygląda naprawdę nieziemsko. Dobra, jeden cios tylko za to dostał. Za tą masakryczną kombinację ciosów. Oj. Dead? Jeszcze nie. Ale niewiele brakuje, żebym był. No właśnie. Kurde, wiedziałem, że to był zły moment na klejnocik, no. No dobra. No, będzie problem. I to nie tylko sama walka z nim, ale też sama przeprawa w tamte rewiry. Kurczę, może by to tak sprintem spróbować zrobić, po prostu polecieć do przodu i się z nim spróbować rozprawić. No, pomysł zły, to na pewno, ale może się udać, cholera. No dobra, jak tutaj? Ej, mogę jeszcze raz pociągnąć? Ej, dobra, czyli będę miał zawsze jeszcze jedną okazję. Okej, jestem. To teraz ci wszyscy pewnie za mną są. Pewnikiem. Jeszcze ich nie ma tutaj. Ej, w ogóle ich tu nie ma? Nie przyszli za mną? Kraty się zdążyły zamknąć. Jest. Dobra, pięknie, świetnie. A, kurde ty. Zapomniałem.
Dobra, ale oszczędzamy estusy, bo wiemy, co nas czeka później. Jeżeli uda mi się stąd wyjść, jakoś. Dobra, i teraz tak, zrzuciłem go na dół, świetnie. Bo tutaj podniosę sobie przedmiot i z nim mam spokój. Dobra, szkarłatna woda, tak? No dobra, niech będzie, niech będzie. Tu jest jeszcze jedna odnoga. Moment, aha, tej salamandry nie mogę zabić. Widocznie jest podłączona ogonem do tej skały. Nie, dobra, dobra, ale chodźmy tu, bo może to jest jakiś wartościowy skrót. Co to jest? Okej. Jestem troszeczkę skonsternowany teraz. Bo ktoś mi tu próbuje coś czarować. Tu jest jakiś zeskok. No ale oczywiście nie zrobię tego bez pociągnięcia za dźwignię. Co to, to nie. Dobra, ale ten jeszcze się napatoczył. Więc warto go zabić. Ej, teraz tak, o kurde. A, tędy przyszedłem bankowo. Dobra, tam sprawdziłem, jest dziura. Teraz pozostaje sprawdzić jeszcze tutaj. Ej, kolejna bliźniacza sytuacja. Kolejny poziom więzienia. Kurde, tam jest przedmiot. Jeszcze sądząc po tym, jak się żarzy, to jest to coś ważnego. Tutaj ogólnie pusto. Tutaj kolejny przedmiot. Cholera. A tam może być skrót jeszcze dalej. No dobra. Przedmioty innym razem, a tymczasem spróbuję przedostać się jakoś do tej salamandry żygającej. Dobra, no to trzeba sprintem jak zwykle. Dobra, turlaj się na potęgę, turlaj się na potęgę! Zamknęły się! No dobra, Houston mamy przerąbane. Aha. Tamto 12 tysięcy poszło i to 3 tysiące raczej też pójdzie. Ale muszę sprawdzić ten skrót, bo to może faktycznie jest skrót. I jakimś cudem może mi się uda dzięki temu pokonać te potyczki. Znaczy ominąć je zupełnie. Te, które muszę odbyć, żeby dostać się do bossa. Dobra, to jeszcze raz, dobra. Dobra, ja zdążyłem. Ten zdążył rzucić zaklęcie. Niedobrze, jeszcze mocny cios jeden. No, dobra, pozamiatane. Klejnocik i lecimy dalej. No jak widzicie, jestem mega ciężki. Mam ciężkie turlanie. Dobra, tu jest kolejna wajcha. To szybko. No i na pełnym bucie. No kurde! Co za świnia. No! No kurde, już mi się nie udało! No przecież tym jeszcze bym się wturlał bankowo, no zadziałała niewidzialna ściana teraz. Po prostu ominąłem ten punkt, kiedy mogłem w postawie stojącej przejść, więc już no niestety nie dało się. No tak samo jak Koma Julii jest to przejście, które się otwiera i nie można się wturlać pod nim, trzeba poczekać aż dokładnie podjedzie powyżej poziomu głowy bohatera. I dopiero wtedy można. Nie, ale okej, spróbujemy jeszcze raz. Tylko, że udrzyję sobie kukły człowieka. No i może w sumie teraz dobry moment, żeby jeszcze raz sobie przysiąść. Nie ma żadnych znaków przyzwania, tak? No dobra, czyli nikt nie chce nieść mi pomocy. Koleś, ale masz ogromną maczugę. Ale chyba ją też mam. Tylko jeszcze po prostu nie próbowałem. Co my tu mamy? Ej, Lorio z stalowej woli. Znowu. Plus. Wędrowny szermierz Idel. Ej, już ostatnio korzystałem z ich pomocy i było dobrze, więc okej. Czemu nie? Czemu nie? Dobra. Tylko musicie być szybcy. Bo jeżeli tu nie przebiegniecie za mną, to raczej, kurczę, odbędziemy tą podróż zupełnie innymi ścieżkami. I pewnie zginiecie mi gdzieś po drodze. Dobra, to uwaga, ja już ściągnę. Jesteście? Ej, patrz, nawet się niby witają, nie? Asy. Dobra. Pełen sprint. Pełen sprincik. No i znowu się, kurde, nie udało, nawet przy tych pierwszych już. Dobra, muszę wyczyścić sobie. Chociażby delikatnie, żeby mieć tutaj szansę na przeżycie.
No jednak dobra, sorry kolesie, ale będziemy musieli iść naokoło. Niestety, całą podróż odbyć, tak jak odbyliśmy ją przed chwilą. Znaczy ja odbyłem z widzami, ale wy nie akurat. Cholera, szkoda, że nie można drugi raz jej pociągnąć. To naprawdę by mi się przysłużyło. No ale dobra, mamy pomocników. Więc delikatnie, odważniej mogę iść tutaj. Chodźcie, proszę, zapraszam za mną. Tylko właśnie, żeby oni mi tu tłoku nie robili teraz. Dobra, mroczna broń raz. Cholera, nie wiem, czemu oni jeszcze nie walczą z nimi. No dobra, więc muszę ja. A jednak trafił. Dobra, pozamiatali, pozamiatali. Okej, no to w takim wypadku tego raz dziabnąć i może i drugi raz. Cholera, no z tym przydałoby się uporać, naprawdę. Chciałbym. Ej, nie, dobra, ale nie ma sensu. Po prostu chyba nie ma sensu, chyba że będzie skakał tutaj do mnie. Oby nie. No dobra, lecimy dalej. Ej, może w ogóle faktycznie tak zupełnie ich ominąć. No dobra, chciałem. Ale jak widzicie, jest to ciężkie zadanie. Dobra, dwa łyki, trudno. Okej, nie schodzę niżej, jeżeli oni zejdą do mnie, to w miarę łatwo się z nimi rozprawię. No, idziecie, sojusznicy, pomocnicy. No, oni coś tam walczą. Widzę, oj, życie ubywa. Dosyć znacznie. O kurde. No, do szyczki mi wpadają, fajnie, ale przydałoby się, jakby tutaj zeszli już. Tutaj będę chyba bardziej ich pomocy potrzebował. Okej, czy piorunujący koleś, który gdzieś się tam znajduje, przyjdzie do mnie, czy nie? Chyba nie. No dobra, zaraz jeszcze raz mrocznej broni użyję. Dobra, jesteście już? Dobra, jest jeden z was. Dobra, zawsze coś. Okej, lepsza taka pomoc niż żadna, zapraszam. Do olbrzyma. Trzeba z nim powalczyć. Dobra, jeden mocny. No i w tym momencie jeszcze strzała jest po mnie. Albo nawet nie. Nie, to będzie ciężka lokacja. Oj, to będzie ciężka lokacja, kochani. Dobra, no okej. No to wiecie co, zróbmy tak. Skończmy tutaj odcinek. I w następnym, kurczę, postaram się, żebyśmy się już na dobre uporali z demonem kuźni. Nawet tym, który jest teraz obdarzony niebieskim płomieniem. No dobra, ale może być ciężko, serio, bo sama droga tam jest ciężka. Wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!